Cześć wszystkim, ja jestem Gosia i opowiadam tutaj o moim hobby, czyli o robieniu na drutach. I dzisiaj opowiem o kilku projektach, które udało mi się skończyć, też o tych, których nie udało mi się skończyć i o tym, co mam w planach na najbliższe tygodnie. I myślę, że przejdziemy sobie chronologicznie. Zacznę od tego, o czym już opowiadałam w poprzednim wideo, czyli o tym swetrze, który mam na sobie. I to jest sweter projektu Kadri. To jest The Dolce Dusz albo coś takiego. Na pewno podlinkuję w opisie link do Ravelry, projektantki. Więc ten sweterek zrobiłam na drutach 5 mm i zrobiłam go z włóczki Drops Sky w kolorze 01, czyli takim, no był chyba opisany jako biały, bardziej to jest moim zdaniem ekri. I ta włóczka jest bardzo miła i przyjemna w dotyku i ona jest jakby takim łańcuszkiem. Nie wiem, czy będzie tutaj widać. I nie jest to też w 100% naturalna włóczka, bo tam w składzie mamy 74% alpaka, 18% poliamid i 8% wełna. I na ten sweterek zeszło mi, o ile dobrze pamiętam, 6 motków. Mówię o tym w poprzednim filmiku. I tak jak wspominałam, robiłam go na drutach 5 mm, zrobiłam go w rozmiarze M. Przez to, że robiłam go na drutach większych niż ta włóczka przewiduje, to wyszedł, ten splot wyszedł taki dosyć luźny. Sweterek też jest dosyć luźny, ale nie jest jakiś bardzo oversize'owy i ma on takie surowe wykończenia. Tam w zasadzie we wzorze nie jest nawet dokładnie wyszczególnione, jak zamknąć te oczka. W zasadzie jest napisane, o ile dobrze pamiętam, że dowolnie zamknąć oczka i te wykończenia są takie właśnie surowe, zarówno przy rękawach, jak i tutaj przy dekolcie. Zadowolona jestem z tego wzoru i z tego, jak wyszedł ten projekt. Myślę, że to tutaj jeszcze w środku mam jakieś niepochowane do końca niteczki. I myślę, że to jest fajny sweter na co dzień. I może przejdę już do kolejnej rzeczy. I o tej kolejnej rzeczy też już wspominałam poprzednio. Trochę się posunęłam z pracami do przodu. Jest to Cecile Top projektu Susan Miller. Tak, i udało mi się połączyć przednią i tylnią część. I jeszcze mi trochę zostało tutaj na długości. Ten wzór jest jakby w takie pionowe pasy. Pas oczek prawych, pas oczek lewych i robię go z włóczki Mandarin Petit od Sandnes Garn. Jest to 100% bawełna i moim zdaniem też jest bardzo przyjemna w dotyku. Ona jest na druty 3 mm i właśnie na takich drutach robię ten top. Robię go w rozmiarze M. Na razie widzę, że wychodzi ciut większy niż miał wyjść według wzoru, ale też nie jakoś bardzo większy. Ale wydaje mi się, że robię go tak powoli. No raz, że byłam zajęta innym projektem, a dwa, że wydaje mi się, że ten kolor, to jest kolor 2205, taki jakby zgaszony beżowy, jakby trochę brudny beż. Wydaje mi się, że on lepiej by wyglądał na osobie bardziej opalonej.
Ja mam bardzo bladą cerę i w połączeniu po prostu z nim wydaje mi się, że wygląda to dosyć trupio. Jeszcze przy gołych ramionach i tutaj odsłoniętym dekolcie. No ale zobaczymy. Już mi nie tak dużo zostało, więc na pewno go skończę. Zobaczę, czy będę chętnie po niego sięgać. I na ten projekt kupiłam 4 motki, ale to jest za dużo z tej włóczki. Starczy mi w zupełności 3 motki. I kolejna rzecz, w zasadzie ostatnia. Udało mi się ją skończyć i poświęciłam na nią tak naprawdę najwięcej czasu w ostatnich tygodniach. To jest sukienka. Sukienka My Peony Dress projektu Dagny Zielińskiej. Wrzucę tutaj na pewno też jakieś przebitki, ale to jest taka sukienka z górą ściągaczową i jerseyowym dołem. Dosyć cienkimi ramionczkami. I ona, ja ją zrobiłam w długości trochę za kolano. Z włóczki, którą sugerowała Dagna, z włóczki Lina od Sandnes Garn. Wybrałam dla siebie kolor taki zgaszony fiolet. To jest kolor 52-52. Włóczkę kupiłam u Kasi w sklepie Między Drutami. I ta włóczka to jest mieszanka bawełny, wiskozy i lnu. Jest tu 53% bawełny, 33% wiskozy i 14% lnu. Bardzo jest przyjemna ta włóczka. Ja robiłam tę sukienkę, Dagna użyła drutów 4 mm, a ja w związku z tym, że dziergam na pewno luźniej niż Dagna, musiałam, żeby mi wyszła próbka, zmienić na druty 3 mm. Więc to morze oczek prawych po prostu. W pewnym momencie myślałam, że nigdy nie skończę, ale wyrobiłam się w czasie. Wyszło to moim zdaniem i tak dosyć szybko. Także jestem zadowolona, sukienka bardzo mi się podoba. Jeszcze nie miałam okazji nosić jej przez cały dzień, bo dopiero kilka dni temu ją wyprałam, zablokowałam i wysuszyłam. No i mam nadzieję, że jeszcze tego lata pogoda pozwoli mi na to, żeby ją kilka chociaż razy założyć. Wydaje mi się też, że fajnie taki naturalny materiał będzie dosyć przyjemny i przewiewny. No i tak, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o skończone projekty i te, które jeszcze mam na drutach. I w planach jeszcze w tym sezonie letnim mam zamiar zrobić top z tej włóczki. To jest bomul lin od Dropsa. Tylko że nie mam jeszcze sprecyzowane, jaki wzór wybrać na ten top. Chciałabym, żeby to było coś prostego. Prawdopodobnie z dekoltem w serek, top jakiś na ramionczka. Jak macie jakieś fajne wzory, to bardzo chętnie się dowiem. To jest włóczka przeznaczona na druty 5 mm, ale ja bym chciała użyć trochę mniejszych, prawdopodobnie 4,5 mm. Także tak, może sama coś wybiorę, albo może jeżeli polecicie coś fajnego, to bardzo chętnie skorzystam. I jeszcze już pomału wchodząc w okres jesienny, ostatnio opowiadałam o swetrze Marsali Sweater, który zrobiłam z włóczki Drops Merino Extra Fine i opowiadałam, że ten sweter bardzo mi się wyciągnął. I myślę, że to była kombinacja kilku czynników. Jedno to, że ja dosyć chyba luźno dziergam. Drugie to, że ta włóczka ma tendencję moim zdaniem do rozciągania. A trzecia, że tam była taka konstrukcja drop shoulder i po prostu bardzo mi się w tej przestrzeni tutaj rozciągnęło. No w każdym razie, jak kupowałam tamtą włóczkę, to kupiłam jej w zasadzie więcej, tylko w innym kolorze.
bo mam chyba 10 albo 12 motków właśnie tej Drops Merino Extra Fine w kolorze jeszcze takim szałwiowym. To jest kolor numer 47. No i muszę tutaj wymyśleć coś, co mogę z tego zrobić, ale żeby tym razem nie rozciągnął się tak bardzo ten sweter. I wpadłam na pomysł, że zrobię taki sweter, który nazywa się Popo Sweater. Podlinkuję na pewno, bo nick projektantki był trudny dla mnie do zrozumienia, jak to trzeba wymówić. I ten sweter, zrobiłam do niego próbkę. I próbka wyszła zgodna ze wzorem. I to jest taki ściek dosyć fantazyjny. I we wzorze, w zasadzie w opisie na Ravelry była podana jakaś nazwa tego ściegu, ale ja to googlowałam i jakoś szczególnie dużo nie udało mi się znaleźć. Ale był jakiś tam filmik i też przypatrywałam się z bliska zdjęciom tych swetrów. No i udało mi się rozszyfrować, jak tutaj idą oczka. Tak. I myślę właśnie, że dzięki temu, po pierwsze, dzięki temu ściegowi ten sweter się tak nie rozciągnie. Po drugie, o ile dobrze pamiętam, on ma taką konstrukcję raglanową, więc to też myślę, że jest na plus. Ale mam tutaj taką jedną myśl, jak to, ponieważ ja nigdy nic nie zaprojektowałam, nic nie sprzedawałam ze wzorów, to zastanawiam się, jak to wygląda właśnie od strony projektanta, od strony biznesowej. Domyślam się, że jak ktoś sobie wymyśli jakiś tam ściek, to niekoniecznie chce się nim dzielić z osobami, które jeszcze nie kupiły jego wzoru. No ale z drugiej strony, bo tutaj akurat projektantka podaje jakąś tam nazwę, można gdzieś to wygooglować, ale miałam już taką sytuację, że chciałam zrobić bluzeczkę, miałam już włóczkę i chciałam konkretnie z tej włóczki i po prostu była podana próbka w ściegu, w konkretnym ściegu, a ten ścieg nie był wytłumaczony. No i ja w końcu zrezygnowałam z zakupu tego wzoru, bo nie byłam pewna, czy zgodzi mi się próbka, a nie chciałam zmieniać po drodze włóczki. Tak, więc jeżeli macie jakąś opinię na ten temat, to chętnie się dowiem, co myślicie, czy powinno się podawać wcześniej, jak wygląda ten ściek, żeby kupujący mógł wcześniej sobie zrobić próbkę, bo tak jak tutaj ja chciałam wykorzystać konkretnie tę włóczkę, a może tak sobie myślę, że dobrym pomysłem byłoby podawanie jednak próbki w jerseyu. Wtedy każdy by mógł sobie zobaczyć mniej więcej, czy po prostu może użyć takiej włóczki jak chce. Tak, takie moje luźne przemyślenia. Chętnie poznam Waszą opinię. No i na dzisiaj to by było na tyle. Nie mam nic więcej na razie do pokazania. Ostatnio nie kupowałam też żadnych włóczek. Może następnym razem coś nowego nabędę i na pewno się wtedy z Wami podzielę. Także dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa!